Cześć, hej, hej, witaj, witam Cię serdecznie. Wybierz sobie jeden numerek, jeden, dwa lub trzy, na drewnie namalowany ekologiczną farbą z ekologicznym sznurkiem i zobaczymy, co dobrego do Ciebie idzie. Co dobrego do Ciebie idzie? Będę kładła kwarc różowy tam, gdzie będziemy sobie robić rozkład. Na początku potasuję karty, a Ty wybierz po prostu jedną opcję. W sumie jeden numerek, nie opcję. Chociaż tu też jest opcja. Co idzie dobrego do Ciebie? Co idzie dobrego do Ciebie? Co idzie dobrego do Ciebie? Ok, i teraz sobie wyjmiemy po trzy karty. Co dobrego idzie do Ciebie? Jedynka. Jedynka. Co dobrego idzie do Ciebie? Dwójka. Co idzie dobrego do Ciebie? Dwójka. Co idzie dobrego do Ciebie? I trójka. Co idzie do Ciebie dobrego? Co idzie do Ciebie dobrego? Jeżeli chcesz jeszcze chwileczkę pomyśleć, to pomyśl, a zaraz będę odkrywać karty. Ok? Potrzebujesz więcej czasu, to po prostu włącz pauzę. Zaczniemy sobie od jedynki. Zobaczymy, co tu dobrego do Ciebie idzie. Mamy koło fortuny, mamy kartę magika i piątkę buław. Przy kole fortuny, no tym razem los zakręci się na Twoją korzyść, także będziesz zadowolony, wszystko się poukłada, nie masz się o co martwić. Cokolwiek wcześniej Ci nie wychodziło, to teraz już los jest dla Ciebie przychylny. I tak, może być to właśnie, że to jest dobra passa, tak? Jesteś teraz, jak się mówi, na wozie, nie pod wozem. Może ktoś do Ciebie przyjechać, jeśli naprawdę na kogoś czekasz. Myślę, że ta wiadomość lub przyjazd lub właśnie ktoś, kto się pojawi, wywoła u Ciebie uśmiech, ponieważ my pytamy, co dobrego. To znaczy, to nie będzie ktoś, na kim Ci na przykład nie zależy albo nie lubisz, no bo to bez sensu by było. To znaczy, może ktoś przyjechać, na kogo czekasz, a może Twój wyjazd dojdzie do skutku. Ale bynajmniej los tutaj tym razem jest dla Ciebie korzystny. Akurat teraz, w niedługim czasie. Coś Ci się uda. Może jakąś grę zagraj. Może Ci coś popasi i wygrasz coś. Kto wie. Może dajmy na to... Może być nawet w grę liczbową. Magik. A tutaj powiem Ci, że jesteś panem swojego losu. Myślę, że świetna energia. Tak naprawdę przy kole fortuny, przy magiku, to tak jakby ktoś Ci dał klucz i wskazał wszystkie drzwi, a Ty rób sobie, co chcesz. Hulaj dusza. To znaczy pomyśl, jak Ci dużo oferuje w świat teraz, tak? Wszechświat. Masz możliwości, możesz zrobić, co chcesz, możesz zasadzić, co chcesz, widzisz? Tutaj w tej karcie. Także lubisz robić, o czym marzysz, no dużo tutaj jest możliwości. Może chciałbyś na przykład zmienić pracę, tutaj jest dla Ciebie los jak najbardziej, mówi do Ciebie, że uda Ci się, tak? Może chciałbyś czegoś nowego spróbować, może jakiś egzamin masz zdać, także tu karty są naprawdę dla Ciebie bardzo dobre, korzystne, wszystko co najlepsze. Tutaj są zmagania, ale skoro my patrzymy, co dobrego, to znaczy, że poradzisz sobie z tym. Może ktoś niekoniecznie chce z Tobą współpracować, a wcześniej, tak? Albo z kimś nie możesz się porozumieć, się dogadać. Może być tak, że ktoś wejdzie do tego konfliktu i ktoś pomoże Ci jakby... Bo tutaj akurat na tej karcie tak to widzimy. Ci chłopcy się biją, psy walczą, ten człowiek idzie, rozdziela ich. To znaczy widać, tak jakby ktoś przyszedł i pomógł Ci w jakiejś sytuacji takiej konfliktowej, stresowej,
nie może z kimś się porozumieć, ktoś może ciebie nie słucha w ogóle. Ty mówisz, a tu komuś wchodzi do jednego ucha, drugim wychodzi. Widzę, że jeżeli przy tych kartach jest tak w ogóle dla ciebie bardzo takie pozytywne, myślę, że może to jakaś osoba pojawić się być, która ci. Która ci pomoże. Tak ci przyglądam tam. Może być tu jakaś osoba, która ci pomoże, wiesz, w jakimś trudzie. Czy ty z czymś się nie zmagasz teraz? Teraz na przykład, gdyby to chodziło, że wiesz, coś chcesz zdobyć, osiągnąć, ani grom nikt z tobą po prostu nie współpracuje. Gdziekolwiek, czy w pracy, czy w domu, wszystko pod górkę. Jakby nikt cię nie rozumiał. Wygląda, że ktoś wejdzie między was, tobą, a tymi ludźmi, z którymi możesz się dogadać i ci pomoże. Może karty lepiej, gdyby one by były w takiej kolejności. Masz jakiś trud, a tutaj się pojawi właśnie około fortuny. Ktoś może przyjdzie, wkroczy do twojego życia i pomoże ci osiągnąć coś, początek przynajmniej czegoś, jakiegoś przedsięwzięcia. No bo magik to jest kreator własnego losu, to znaczy on dopiero tu kreuje, tak? On jest na początku drogi. Dobre to jest to, że tam, gdzie jest zgrzyt, tam, gdzie są problemy, ktoś wkroczy i pomoże ci coś przezwyciężyć. Może z kimś, może z kimś. Dwójka. Co tu dobrego? O, ten jak szaleje. Rycerz buław, szalony. Facet akcji. To jest dopiero, ma wzloty. Bojownik. Naprawił motor i teraz będzie jechał, gnał do przodu. Myślę, wiesz co? Ta porywcza energia taka. Tutaj taka ciekawska energia. Myślę, że będziesz miał, o w takiej kolejności to ma być. Myślę, że będziesz miał jakiś pomysł, bo to jest paś mieczy, tak? To jest osoba z pomysłem. O, mam pomysł, wszyscy mnie słuchajcie. I po prostu zadziałasz przy rycerzu buław. Zobacz, pomysł i od razu jest karta akcji. Tutaj jest jeszcze rycerz mieczy. Myśl, ja wiesz co tu czuję, tak najbardziej, że dobre to jest to, że tym razem, bo to jest twoja energia, że tym razem będziesz umiał powiedzieć głośno, czego potrzebujesz. Zobacz, jeszcze bardziej to tak pasuje w takim ułożeniu. Pomysł, krzyczę głośno, czego chcę, zobacz, dwóch jest rycerzy, tak? I działam. To znaczy, nikt nie stanie mi na drodze. Nie mówię, że do celu po trupach, no nie? Ale jednak twardo. Twarde zasady i super działanie. Coś ci się uda tym razem. Sporo tutaj jest takiej walecznej, bojowej energii i wiesz co? Takiej myśli jasnej, takiej klarownej myśli, która da czemuś początek i się powiedzie ci to. Tym razem nikt nie będzie podkopywać pod tobą dołków, bo ty sobie świetnie poradzisz z całą konkurencją. Wiesz, jakby ktoś podkopał jakiś dołek, to nie mówię, że w niego byś nie wlazł, ale jakbyś wyszedł, to dopiero byś zamachał jemu. Chodzi o to, że silna energia jest w tobie do działania, do tworzenia, do czegoś osiągnięcia. I to jest dobre. Tym razem możesz wiele osiągnąć. W każdej dziedzinie. Tam, gdzie potrzebny jest pomysł i tam, gdzie później wchodzi działanie. To jest dobre. Coś fajnego, coś dobrego. Też tu można wyciągnąć. I trójka. Czwórka kielichów. Ale niezadowolony. Ale tu wejdzie kobieta. Taka atrakcyjna. No i to troszeczkę przebiegłe. Wiesz co? Co tutaj może być dobre? Dobre to jest to, że masz w sobie power, masz w sobie moc. Jesteś nie do podrobienia.
Okej. Tutaj co prawda za dużo czegoś było, ale ty z tego wyjdziesz. To jest tak naprawdę takie siedzenie i przemyślenie, podsumowanie tego, co wcześniej działo się w naszym życiu. Może przesadziliśmy za dużo, wzięliśmy, powinniśmy byli wziąć tylko jedna, wzięliśmy dwa albo trzy. No i teraz mamy nauczkę, powiedzmy, i to jest ten przepych taki, tak? Za dużo w tej trójce było. I teraz jest czwórka, no że przez to przesyt mamy właśnie taką energię. Ale z tego bardzo szybko staniesz na nogi i myślę, że może ci się uda nawet coś wywalczyć. Bo wiesz, ta siódemka mieczy to jest, tutaj akurat jest złodziej, tak? Ukradł. Ale nie zawsze ta karta jest zła, ponieważ ona też dla nas pokazuje, że myślimy o sobie, nie tylko o wszystkich naokoło. To znaczy, że myślę, jeżeli my patrzymy tu dobrze w tej karcie, to znaczy, że tym razem postawisz na swoje cele i nie będziesz tak, jakby się mówi, nabijać kasy na przykład dla szefa, tylko pomyślisz o sobie. No coś tu na pewno jest dobrego. Wyjdziesz z tego przesytu kombinując. Staniesz świetnie na nogi. Bardziej to tak, ja czuję, powinno być. Z takiej leniwej energii pokombinujesz, coś możesz zrobić na boku i będziesz panem, panią swojego losu. Niezależną osobą, władczą, którą wszyscy będą słuchać. Także tutaj też fajne rzeczy się pokazują, też coś dobrego. To akurat nie za dobre jest, ale czasami takie podsumowanie, rachunek sumienia też jest dobry, że przesadziliśmy. Dobrze, że umiemy się powstrzymać, tak? Usiąść i się zastanowić, co robimy. Potem w jakiś sposób, myśląc o sobie, wychodzimy na prosto. To też przez jakby takie troszeczkę nieuczciwe, ale dojdziecie do punktu, do którego chcecie dojść. I wyjdziecie z tego takiego trochę lenistwa, nic nie robienia, z tego rozkapryszonego stanu. Także, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Dbajcie o siebie, dbajcie o mnie. Dajcie znać, co słychać u Was. I niedługo widzimy się na live'ach. Przesyłam dużo miłości i dziękuję za Wasze lajki. Daliście lajki, to wiedzcie, że jesteście mega fajni. Buziaczki. Pa! Gdzie ta moja mysa?